Os, cześć! Dzisiaj niedziela i dzisiaj wybieramy się na Mistrzostwa Dolnego Śląska i Śląska. Mam nadzieję, że będzie obsługa informatyczna. Z tego, co gdzieś tam spoglądałem, wydaje się, że ma być, więc to na pewno bardzo ułatwi sprawę. A dwa, że na pewno zobaczymy tutaj ciekawych zawodników, z którymi będziemy chcieli sobie porozmawiać. Ale już praktycznie jestem przed halą, więc zaraz oczywiście pokażę Wam halę i później tradycyjnie przejdziemy sobie już do konkurencji Kata, bo to ona prawdopodobnie będzie otwierać całe zawody. To idziemy! Okej, proszę Państwa, tutaj to wygląda zupełnie inaczej. No, hala jest zdecydowanie większa, zresztą sami zobaczcie. Hala jest ogromna. Jest to naprawdę gigantyczny obiekt. Ekipy już powoli się zjeżdżają, więc okazuje się, że się nie spóźniłem. No i co? I czekamy na rozpoczęcie zawodów. Czekamy na konkurencję. Tradycyjnie kata. Jesteśmy po konkurencji młodzików, w zasadzie po całym turnieju młodzików. Za nami już też otwarcie mistrzostw makroregionu dolnośląskiego, a ze mną jest sensei Dobrusia Habraszka. Kto nie zna, niech się nawet nie przyznaje i szybko googluje. A ja bym chciał zapytać sensei, jak ocenia sensei cały poziom młodzików na tych zawodach? Ja myślę, że jest coraz lepiej. Ten poziom jest coraz bardziej wyrównany, co mnie cieszy. Myślę, że młodzicy jeszcze walczą w takiej formule juniorskiej. Bardziej są nastawieni na kopnięcie na głowę niż na przygotowanie do walki seniorskiej, ale myślę, że to są początki i od czegoś zawsze trzeba zacząć. Więc uważam, że jest całkiem nieźle. Tak. Nie bez powodu też chciałem porozmawiać właśnie o młodzikach, bo ostatnio gdzieś przewinęło mi się na Facebooku, że sensei ma własny program autorski, co prawda nie dla młodzików, ale dla przedszkolaków. No i chciałbym wypytać o szczegóły, co to w zasadzie jest, na czym to polega i co jest celem tego programu? Ustaliliśmy, że dzieci w przedszkole ćwiczą pół godziny i Akademia Sprawnego Przedszkolaka w te pół godziny chce przekazać jak najwięcej ćwiczeń ogólnorozwojowych, ponieważ zgodnie z psychologią sportu i najnowszymi trendami szybka specjalizacja jest bardzo zła wśród dzieci. Czyli dzieci jak najdłużej powinny uprawiać bardzo dużo sportów i dopiero w wieku 15-16 lat wybierać specjalizację i w tym kierunku się szkolić, tak już profesjonalnie i ostro i wybierać tylko jedną dyscyplinę. Oczywiście są wyjątki, jak gimnastyka na przykład. Niemniej jednak uważam, że ogólnorozwojowe przygotowanie dzieci i korzystanie z wielu dyscyplin też pozytywnie na przykład wpływa na karate. Tak? Dzieci mają takie podstawy, które mogą potem wykorzystać w treningu karate. Bardzo, bardzo fajny program. Trzymam kciuki za ten program i trzymam również kciuki za wszystkich zawodników z Habraszka Dojo dzisiaj na zawodach. No i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Os. Jesteśmy już po całej rywalizacji kata na mistrzostwach makroregionu. Ze mną jest sensei Konrad Kozubowski. Witam serdecznie. Medalista Mistrzostw Europy w kata. Sensei, jak oceniasz poziom kata na dzisiejszym turnieju? Chyba takim najlepszym określeniem, jakie mogę podać, to mam wrażenie, że z każdą kategorią wiekową to kata wyglądało coraz lepiej. Co no w sumie tak powinno to wyglądać, bo ten staż tych zawodników jest dużo większy. Bardzo podobała mi się kategoria kobiet.
kata. Bo ten poziom, mniej więcej te trzy pierwsze miejsca, był tak wyrównany, że dziewczyny do samego końca nie wiedziały, która tam będzie pierwsza. No czy Viola, czy Maja, no to kata jest naprawdę na wysokim poziomie, aż fajnie się je ogląda. Mi się bardzo spodobało kata w wykonaniu sensei Roberta Dąbrowskiego. To było takie dojrzałe kata, takie mocne. To kata ma coś w sobie takiego... No, sensei przecież zdobył brązowy medal mistrzostw Polski w tym roku. I tam mistrzostw Polski, on już zrobił na nas ogromne wrażenie, nie? Że jego kata z roku na rok tak ewoluowało, że to była zupełnie inna postać. Jak kojarzę jeszcze bodajże mistrzostwa Polski w Tarnowskich Górach. Wtedy sensei dał bodajże piąte czy szóste miejsce. I to było ładne kata, ale nie było tego czegoś. A na ostatnich mistrzostwach, jak się spotkaliśmy, to pamiętam, że razem z naszym Shihan podeszliśmy i gratulowaliśmy tego Kimę, tej takiej kinezji, że on przepięknie opowiada tą historię w tym kata. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Ja też właśnie chciałem wspomnieć, że pamiętam sprzed kilku lat jeszcze to kata nie było, tak jak powiedziałeś, ale teraz już naprawdę bardzo, bardzo mnie urzekło. No i już tak na koniec, jakbyś mógł dać taką złotą radę dla tych młodzików, którzy muszą gonić ten poziom, nad czym najbardziej muszą się pochylić, albo co jest najważniejsze? Ciężka praca. Tylko wyłącznie. Nie, nic samo nie przyjdzie. To nie ma tak... Możemy się urodzić super koordynacją ruchową. I na początku to nam super pomoże do pewnego wieku. Ale jak już stajemy się seniorami i nie przepracujemy tej ogromnej ilości treningów, nie postaramy się wydobyć z każdego elementu maksa, to okej, będziemy robili dobrze, ale nie bardzo dobrze. Tyle. Super. Dzięki za rozmowę. Dzięki. I teraz przenosimy się na walki, czyli juniorzy młodsi, seniorzy i miejmy nadzieję, że już to do końca tak poleci. Ogień. Jakie trudności pojawiły się w czasie pandemii? Jak ona wpłynęła na podejście zawodników teraz do zawodów? Tak naprawdę straciliśmy dostęp na pełne 2 miesiące do obiektów sportowych. Nie byliśmy w stanie zrealizować treningu, ponieważ opieramy się na obiektach wynajmowanych. No i to jest największa trudność, to jednak nie była zachowana ciągłość pracy, ciągłość treningu. No i to jest taka największa bolączka, ale już wróciliśmy nie w pełnym wymiarze, bo nie mamy dalej dostępności do pełnych do obiektów w pełnym wymiarze, natomiast no robimy co możemy. Czy zauważył sensei jakąś różnicę w podejściu, może nawet nie fizycznym, ale psychicznym zawodników do turniejów po tak długiej przerwie? Jeśli chodzi o podejście psychiczne, jest dalej na wysokim poziomie, natomiast zauważam drobny regres, jeśli chodzi o motorykę i to nawet nie tyle co u zawodników, co ogólnie u ćwiczących. Jednak te zdolności koordynacyjne, no, bywają na treningu sytuacje, kiedy no, mogło to wyglądać lepiej. Zawody już powoli się kończą, walki za nami. Finał jednej z lekkich kategorii, zaskakujący. Grzegorzyca Szymon, przegrana przez Ipon, taki poszła noga i po prostu gdzieś tam w skutkach było no niestety na tyle poważne, że nie podjął dalej walki. Ciekawszych walk również walka Grzegorza Kędzierskiego, który w półfinale wygrał przez Ipon. Kilka takich walk właśnie pojawiło się. Myślę, że będziecie je mogli wszystkie zobaczyć oczywiście na YouTubie Okiem Sportowca. Z ciekawszych jeszcze. Bardzo ciekawa walka juniorów w kategorii minus 65 kg, o ile dobrze pamiętam, i minus 70. Bardzo emocjonująca walka z świetnym tempem, z fajną techniką, naprawdę kawał dobrego karate. No i walka w plus 80 kg. Tutaj zwycięzcą był Kamil Kaliński w podstawowym czasie, jednogłośną decyzją sędziów. Dziś relacja nieco krótsza, nieco treściwsza, ale mam nadzieję, że również Wam się podobało. Tymczasem widzimy się za 2 tygodnie na kwalifikacjach do Mistrzostw Europy organizacji WKO. I tak jak poprzednio, jeśli Wam się podoba, zostawcie lajka, udostępnijcie i mam nadzieję, że takie relacje z zawodów przypadną Wam do gustu i będziemy wspólnie przeżywać kolejne turnieje. Os, do zobaczenia.